Oldboye poznańskiego Lecha pozostają w grze o Puchar Polski. Dawne gwiazdy Kolejorza w meczu piątej rundy na szczeblu okręgu pokonały drużynę Pogoni Książ Wielkopolski 3-2. Po kilku dwucyfrowych zwycięstwach tym razem losy meczu ważyły się do ostatniej minuty. Pierwsza połowa zakończyła się dość sensacyjnie, bezbramkowym remisem. Przede wszystkim trzeba trafić. Jakbyśmy prowadzili 1-0, wiadomo, ta gra wygląda całkowicie inaczej. A tak jednak, no, walimy głową w mur, nie możemy strzelić te bramki, ale jestem spokojny o dalszy przebieg meczu. Cieszę się bardzo, że ten napiera zaufał mi i dał mi szansę pograć w tej drugiej połowie. Pierwszego gola tego spotkania zdobył Sławomir Najtkowski już 5 minut po wznowieniu gry. Kolejorz poszedł za ciosem i już 180 sekund później dobrą akcję Waldemara Przysiudy wykończył Krzysztof Piskuła. Goście odpowiedzieli celnym strzałem Tomczaka i zwietrzyli szansę na sprawienie niespodzianki. Skrzydła podciął im jednak znów Piskuła, który z rzutu karnego strzelił swojego drugiego gola w tym spotkaniu. Trzeba powiedzieć, że w pierwszej połowie nie wykorzystaliśmy bodajże z 6 sytuacji i to mogło się nas zemścić, bo bramki też strzeliśmy takie troszeczkę, można powiedzieć, no nie głupie, ale niepotrzebne. I no 3-2, no nie powiem, że się męczyliśmy, bo 3-1 było i dostaliśmy bramkę w 44 minucie na 3-2, ale przeciwnik bardzo dobry, trzeba go szanować. Tuż przed końcem meczu kibice na Bułgarskiej zobaczyli jeszcze gola, który z pewnością był ozdobą meczu. Rzut rożny dla Pogoni bezpośrednim uderzeniem na gola zamienił Rudziak. Dawne gwiazdy Kolejorza, choć powtarzają, że liczy się przede wszystkim dobra zabawa, wciąż podążają najkrótszą drogą do europejskich pucharów. No tak, zmierzamy, ale to trzeba jeszcze parę meczów wygrać i to ta poprzeczka będzie się podnosiła coraz wyżej, także no chcemy dojść jak najdalej, a ile damy rady, no to zobaczymy. Lech Poznań Old Boys, Pogoń Książ Wielkopolski 3-2.